jest ciężka praca, czy tylko szczęście? Myślę, że to jest ciężka praca, bardzo. Znaczy, szczęście poniekąd też. Oczywiście, no, każdy potrzebuje troszeczkę odrobinę szczęścia. Aczkolwiek myślę, że to ciężka praca, ponieważ odkąd przyjechałam z Chin, tak, byłam dwa razy w domu na jeden dzień, także cały czas pracuję. To nie jest tak, że ja się obijam, tylko non-stop mało śpię. Naprawdę nie wiem, czy widać, mam nadzieję, że nie. No jak to znosi twój chłopak? Jesteście jeszcze razem, czy już nie? Nie. Nie, no tak myślałam. Tak no, myślałam. Niestety tak bywa w życiu, niestety. No, ale życie, ale teraz życie toczy się dalej, tak, mam swoją karierę i tak właściwie mam teraz czas na to, jestem młoda, także chcę się rozwijać, także patrzę na moją przyszłość, mam nadzieję, jasno. No właśnie, bo ja słyszałam, kochana, że dostałaś propozycję kontraktu w Hollywood. Znaczy, no, jak byłam w styczniu w Hollywood, dostałam pewną propozycję od agencji filmowej, ale chcieli mnie zatrzymać tam na 4 miesiące. To było mega super i bardzo fajnie, poczułam się wyróżniona, aczkolwiek musiałam wracać do domu ze względu na maturę, także wybrałam maturę. Mam nadzieję, że to jeszcze nie jest... Ale ja słyszałam, że ta propozycja cały czas gdzieś tam wisi. Na razie... Nie będę o tym wspominać, aczkolwiek... No, dobra, nie zapeszajmy, nie trzymajmy kciuki po prostu. Tak, trzymajcie kciuki, kochani. Ale obiecuję, że mi powiesz pierwszej. Oczywiście. Z ręką na serduszku. Hollywood, czyli nie wiadomo. To mi się podoba. Nie, no jest tam rzeczywiście propozycja, no tylko wtedy, tak jak Karolina mówi, nie mogła skorzystać, a ona, no bo chciała po prostu zdać maturę, a ona rzeczywiście jest chyba najbardziej, najlepiej i najdrożej pracującą finalistką polskich edycji Top Model. Rzeczywiście ta jej kariera od takiej strony komercyjnej no, wygląda rewelacyjnie. Pamiętasz, mówiła nam tutaj, że przez ostatnie pół roku jeździła po Azji zarabiając pieniądze. To prawda, ale wygląda też na taką osobę młodą, ale mentalnie dobrze przygotowana do tego, co ją czeka. No a Top Model właśnie dzisiaj 21:30, więc zapraszamy Państwa kolejna serdecznie. Kolejna nowa edycja, bardzo ekstremalna, jeśli chodzi o Top Model. Będzie się działo.